Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Smalwik the Player, a to jest już czwarty odcinek z gry Skyland Spyro Adventure. I to jak widzicie, mam czwarty poziom postaci Spyro i naprawdę dużo monet, sporo tych monet mam. A więc jest to spowodowane tym, że przyjechali do mnie młodsi bracia, chcieli zobaczyć tę grę, więc włączyłem dla nich tylko tryb bitwy. A na tym trybie bitwy leci exp i leci kasa i mi zdobyli troszeczkę tego, nawet mam prawie piąty poziom. Ale dobrze, w sumie wam powiem, że to nawet fajnie, że tak się akurat zdarzyło. Jak to się właśnie. I sobie w takim razie dokonamy ulepszenia, co kosztuje aż 4000, mnie na to nie stać, czyli kupię sobie szarże sprint. Dokładnie tak. Okej, no i mamy szarży sprint, czyli to chyba szybciej lub dłużej biega, coś w tym stylu. Dokładnie tak. I już chyba nic więcej nie mogę, tak? Mogę! Spyro, spieracz owiec. Wow. A to jest darmowe? Ale fajnie. A teraz już nie. Aha, to ja pewnie wybierałem sobie jakąś jakby moc. Dobre, no okej, nieważne, mniejsza z tym. Nie, właśnie. Okej, no i już mogę sobie kupić tutaj ognista tarcza, podczas zakupowania pojawia się ognista tarcza. Oraz kule eksplodujące płomienie, kule ognia zadają dodatkowe obrażenia, środkowa wybucha. Okej, jeszcze pytanie, mam 1800 kasy, a więc spoko, niech tak będzie, kupimy sobie tą pierwszą ognistą tarczę. Właśnie tak. Poznaj jego rogi. No i dobrze. Widzicie, to chyba jest ta tarcza taka, co nas jakby otacza tutaj. Okej, a więc dobrze, jest w takim razie. Tam mam oczywiście misję, ale zanim to zrobimy jeszcze... Gotowy na zadanie dla bohatera? Co? Uważaj, są naprawdę trudne. Niełatwo je wygrać. Podobnie jak ze mną. Chcesz spróbować? No i właśnie, wykonamy sobie jeszcze jedno Świetnie. Zadanie. Każdy Skylander ma własne zadanie dla bohatera, ale może się również podjąć innego zadania. Wybierz jedno z nich i zaczynajmy. Okej, no i właśnie, jak zrobimy sobie jedno zadanie. Gdzie jest ta sztuka? Znicz 7 widmowych tych. Przecież ja już robiłem taką misję. No dobrze, a jak ją wykonam, to dostanę te trafienie krytyczne 5, tak? A ciekawe, czy dostanę potem jeszcze jeden. 6 niewinnych dusz zostało uwięzionych w obrazach wiszących w tym potwornym miejscu. Zniszcz obrazy, żeby uwolnić duszę. Uważaj, nieumarłym to się nie spodoba. Pamiętaj, tylko ogniści bohaterowie mogą pokonać zombie. 3, 2, 1. No i właśnie, już takie coś robiłem, powiem wam. Pierwsze zadanie chyba właśnie. Odnalazłeś klucz. Ale dobrze, to jest pewnie po prostu drugie, ale takie same. Tutaj po prostu dostaniemy kolejne rzeczy. A więc dobrze, teraz jak widzicie, jadę te potwory jak chcę po prostu. Trochę daję te wbicie jednego poziomu i ulepszenie kilku rzeczy, kupienie kilku rzeczy. Dokładnie, co ja w ogóle robię? Nieszczęsnej duszy nie uratowałem. A no tak, to są te dusze. To ja chyba jedną zostawiłem po drodze, tak jak, jeżeli się nie mylę. Okej, na chwilę się wrócę tak szybko, bo... O właśnie! Tak, jakoś zapomniałem. Okej, mniejsza z tym właśnie. I idziemy dalej, tutaj na przykład... Aha, tutaj potrzebujemy kolejnego kluczyka. Czyli w takim razie tutaj na dół pewnie jest otwarte, dokładnie. O, tutaj są te pająki. Dobrze, no i mamy kolejny klucz. Znalazłem klucz. No właśnie, o, kolejna dusza już. To już połowa, dokładnie tak. No i pięknie. Aha, trzeba bić te potwory, bo zawsze ten level naprawdę dużo nam daje. I to strasznie dużo, powiem wam. Okej, myślałem, że to jest jeszcze jedna dusza, ale chyba jednak nie. Okej, otwieramy sobie. Pozostały 2 minuty. 2 minuty, no. No otwór... A ja nie mogę... Aha, to jest taka brama, której nie da się otworzyć z tej strony przynajmniej. Czyli idziemy sobie w tamto miejsce. Tak, pewnie dzięki temu skillowi tej szarży pewnie dłużej biegam. O to chodzi. Okej, może być, fajnie. O, patrz, jak ja ich jadę, jak chcę po prostu teraz. Tutaj mamy jakiś trampolin czy teleport? Teleport, dobrze. W takim razie tu mamy jedną duszę kolejną. Okej. I zostały nam jeszcze do uratowania 2 nieszczęsne dusze. Uwięzione dusze. Dobrze. Kini zombiaczku. A myślałem, że przeszła, ale jednak. Okej, tam mamy kolejną i zaraz pewnie znajdziemy jeszcze jedną. Jeszcze mamy całą minutę i 20 sekund. Tak, a... Odnalazłeś klucz. Oczywiście pokonajmy je sobie.
zawsze ten exp leci i się naprawdę przyda. Teraz będę miał 5 poziom w sumie, tylko tutaj najgorsze jest to, że kasy mi nie wypada w tym poziomie. O jacie, ale obrywałem. Dobrze, tego pokonajmy. Czasu mam, więc nie muszę się tak bardzo śpieszyć właśnie. Okej. Pozostała jedna minuta. Jedna minuta, ja tylko tutaj muszę jedną duszę znaleźć. Mam nadzieję, że jest tutaj. O jacie, w sumie warto poszukać, bo właśnie nie wiem, gdzie jest. Gdzie jest ta dusza? O kurczę, chyba z tędy mam pójść, tak mi się wydaje. O jacie, 40 sekund. Tam chyba nie było właśnie tego przejścia. Okej, sekundę, jak coś to będę tam wracał jeszcze raz. Ale momencik. Jest, okej, mam tutaj przejście, czyli tutaj pewnie będzie ta dusza. Dobra, mniejsza z tym zombiakiem. Otwieraj się. Dawaj, jedna duszyczka, gdzie jest? Jest. Nie wezmę tego. Jacie, 15 sekund. Naprawdę? Serio? Nie no, bez takich. Pozostało 10 sekund. Lol, nie wykonam zadania. Czemu ja tej duszy nie poszukałem od razu? No jacie, aż się zdenerwowałem. Zadanie dla bohatera nieudane. Och nie. Widzimy się za chwilę. Okej, jestem. Przyszedłem tutaj jeszcze raz. Tutaj gdzieś tu za mną ominąłem jedną właśnie duszę. Niepotrzebnie tak wszystkie potwory biłem, bo wtedy myślałem, że po prostu tam gdzieś obok mnie jest ta dusza. Ale jednak tak nie było. No właśnie, a ona będzie gdzieś. Aha, muszę wrócić się naokoło. A czas mam właśnie dużo, więc nie ma żadnego problemu. Dokładnie, i wykonamy sobie tą misję i tą misję taką poboczną, zadanie dla bohatera raczej. I idziemy wykonywać misję główną. Już czwarty rozdział będzie. Właśnie, a ich jest ciekawe ile, bo ja nie wiem, tam nie dużo. Bo tak jak włączam grę, to mam dopiero 4% wykonane. No właśnie. Okej, mniejsza z tym. I mamy 6/6. Zadanie dla bohatera ukończone. Znakomicie. I w nagrodę otrzymałem 5 punktów. Udało ci się. Widziałam, jak na tym zadaniu poległo wielu bohaterów, ale tobie się powiodło. Jestem pod wrażeniem, a nie mówię tego zbyt często. Nie chcę dozegrać kolejnego zadania. No i dobrze, wykonałem zadanie, na którym wielu poległo. Ja też w sumie za drugim razem. Aż mi wstyd. Nie, że tu. Okej, mniejsza z tym. Wykonane zadanie, pięknie. Zobaczymy sobie jeszcze jedno nowe. Szybko. Już mam prawie 5 poziom, więc teraz pewnie w misji to wykonamy. Gotowy na zadanie dla bohatera? Co? Uważaj, są naprawdę trudne. Niełatwo je wygrać. Podobnie jak ze mną. Chcesz spróbować? No. Świetnie. Każdy Skylander ma własne zadanie dla bohatera. Ale może się również podjąć innego zadania. Wybierz jedno z nich i zaczynajmy. Czy ona tyle gada, co? Zniszcz... Aha, to pewnie chodzi o to, że ja to zadanie już wykonałem. No właśnie, już nie muszę pewnie więcej. Okej, tak mi się przynajmniej wydaje. Nareszcie! Niesamowity balon dla jeszcze bardziej niesamowitego pilota. Bum! To ma wbudowany wtryskiwatorek paliwa, próżniową bańkę i parowy dopalacz. O tak! Jestem w tym tak dobry, że zrobiłem wszystko sam. Zostało mi nawet kilka części luzem. Gotowy do drogi, szefie? Kilka części luzem. Ciekawe się to pewnie skończy. Poleć balonem do twierdzy burzy. Okej. I zaczynamy kolejny. Dobrze, zobaczmy, co to maleństwo potrafi. Polecieli ku przygodzie. Wow, nowy balon mamy. Znaczy no, chyba tak, okej, fajnie. Wow, daleko leci, naprawdę daleko. I co, wczytywanie jak zwykle i kolejny rozdział będzie za chwilę. Rozdział czwarty, pewnie będzie to się nazywało twierdza burzy. Tak zakładam, ale zobaczymy. Obłędzik, to jest dopiero tornado. Roznosi ten zamek na kawałki. Jest niemal tak niesamowite jak ja. Prawie. Chyba nasi mroczni przyjaciele znaleźli to wietrzne czy tam powietrzne coś i teraz próbują zapanować nad jego mocą. Chyba. Aha, no właśnie, weźcie. Spójrz na tutaj. To chyba jakiś most. Oczywiście na razie to tylko masa rzeczy unoszonych przez to szalejące tornado. Ale nie bój nic. Wystarczy pomyśleć, jak to ogarnąć i rozbudować. Łatwizna! No proszę.
Rozdział czwarty, twierdzę zaburzy, odbuduj most, nasze zadanie takie mini. Okej, w takim razie to idziemy zrobić teraz. Tylko oczywiście zbieramy sobie kasę, żeby po wyjściu, po zakończeniu tego zadania móc sobie ulepszyć, na przykład zdobyć jakąś nową umiejętność. O właśnie, dolny poziom, wow, jesteśmy w dolnym poziomie. Wow, mi się udało, fajnie, haha. I zdobyłem zwój. Pięknie, no naprawdę się cieszę. Notatka od Hugo. Podczas gdy większość istot boi się potężnych niszczycielskich tornad, to te mniejsze, bardziej przyjazne są dość popularne w Skylands. Mabu wrzucają do nich rzeczy takie jak śmieci, formularze podatkowe, a jeśli nadarzy się okazja, również owce. Obserwacje tornad. Aha, no fajnie, fajnie zwój od Hugo. Wtedy nienawidzi owiec. I dobrze, mamy tutaj nasze potworki. Tam na dole mamy... coś jest, coś na dole tam jest, ale to pewnie za chwilę. Okej, jeszcze tam kilka potworów pokonać i będziemy mieli kolejny poziom osiągnięty. Wow, o, udało się w końcu pokonać ten kokon wielki. Dobrze. No jeszcze tak pewnie... o, a to jest ten koleś, co to jest? Aha, nie wiem, dobrze. Niech będzie. To jest ten trudny, co rzuca dla nich osłony, czyli trzeba go na początek pokonać. Do otworzenia tej bramy potrzebujesz Skylandera życia. Skylander życia jest tutaj nam potrzebny, ale sekundę, jedną rzecz zrobię. Cięcie małe. Okej, jestem. I dobrze, w takim razie idziemy sobie tam dalej. Tutaj oczywiście nie możemy... Nie możemy nic zrobić, bo jest tam potrzebny właśnie Skylander życia. W tej strefie silniejsze są Skylandery magii. O, popatrzcie, Skylander magii, to akurat Spyro. Więc mam nadzieję, że mi się tutaj przyda. Znaczy, na pewno mi będzie z nim łatwiej. Okej, kolce, jak ja nie lubię kolców. Zawsze pewnie, zawsze dużo kuszą. Zdążę! Nie zdążyłem, jak żeby inaczej. Okej, mamy arbuźnika, pięknie. I dobrze, wow, a to co to? A to się niszczy? Opuść pylony błyskawic, młody mistrzu portalu. Ale fajnie, pięknie. I co, musimy jakby zniszczyć tornado, tak? Tak, no właśnie, o to chodzi. Tylko wystarczy te rzeczy podreaktywować i spoko, po tornado, tak nie wiem. Okej, o, jest ta czarownica, wiedźma. Dobrze, nie ma z nami szans, żadnych szans, żadnych, aż tu tego wszystkiego leży. Dajcie mi level, ja chcę kolejny poziom mieć i zaraz chyba będzie po kokonie. Jeszcze nie. Ło, jest! Mamy kolejny poziom, piąty poziom Spyro. Już prawie 400 życia, popatrzcie, no ładnie, ładnie. Tylko żebym chciał kasy więcej, a nie level. Chociaż level też oczywiście się przyda i to nawet bardzo. Ale pieniążki też. Okej. Tutaj mogę to zniszczyć, tak? Dokładnie, to jest fajne. I co, mamy kolejny zasilacz taki. Oj, popatrzcie, my tu budujemy jakby taką twierdzę. Tak samo się jakby buduje. Taka kurde. O, ja cię zasadzkę na nas rzucili i my tu mamy nic wygrać, tak? No też oczywiście, dobrze. Wiedźma pokonana i teraz ich to będzie na luzie. Tu jeszcze mam taką tarczę, jak strzelam przecież to nie ma się co bać i lecimy sobie dalej. Kolce! Tylko nie one. Okej, pięknie. Ale mi się to udało i patrzcie, tutaj coś mamy chyba. Jakieś tajne przejście. Do otworzenia tej bramy potrzebujesz powietrznego Skylandera. Powietrzny Skylander, którego niestety ja nie posiadam. Tylko te trzy... zwykłe. Dobrze, standardowe. No właśnie, okej. Tu mamy kolejny zasilacz, to ja tak nazywam to. Obniżyć pylony błyskawic. Okej, czytam, a tu potwory mi biją, dokładnie tak. Okej, kolejny zasilacz wyłączony. Chyba został nam jeszcze tylko tam jeden po prawej stronie, chyba tak, a więc dobrze. Tutaj nie ma nic. 20 kas dopiero zdobyłem, 20 sztuk około. Ale tutaj, kolejne 20. Okej, pokonajmy tego wielkiego elfa mrocznego. Okej, a z niego wypadło? Dycha. Okej, bierzemy życie, bo tutaj nie ma co. Strzelają w nas te wiedźmy skubane. Już po was, jedna padła. Wow, patrzcie, to wypadło z beczki, potworek. A już mam ekspa dużo. Ło, przez chwilę robiłem piąty poziom, już mam prawie połowę. Do szóstego. To fajnie. I co, tutaj jest nowy kolce? Wybucha! A, udało mi się. Ale to jest niefajne.
No i okej, można powiedzieć, że znowu nas taką zasadzkę zasadzili. Tak, o właśnie, tak robiło. I dobrze, patrzcie, mamy skrzynię skarbów. Pięknie, pokonajmy sobie tych, te potworki. Tutaj jeszcze te małe się pojawiały z tych skrzyneczek. Ło, to są jakieś tajne przejście, ale fajnie, mam to, pięknie. A to jest co? Znaleziono legendarny skarb, starożytny Karylion. Wow, ale fajnie. Haha, pięknie, znalazłem skarb i się cieszę. Okej, weźmy sobie te skrzyneczki. Nie, nie chciałem tego zrobić, ale zrobiłem niestety. Wow, jak na razie nie muszę zmieniać w ogóle Skylanderów, czyli nawet fajnie. Tylko jednym mogę grać i tyle. No to dobrze, dobrze. Spyro, gramy. Piąty poziom już ma. Tak, i mamy kasę, dużo kasy, mam nadzieję, że dużo. Tak, z 200 tutaj były. Dobrze, i co? W takim razie to możemy już zamknąć. Obniżyć raczej może. I zbudowaliśmy most i tam będziemy teraz iść. Ale fajnie. Wow, o to chodziło. No tak przecież. A tam mamy coś. Okej. W takim razie musimy teraz pójść tak tymi kółeczkami kręcić się. Mamy nowego potwora. Powietrzny dżin. Okej, czyli w takim razie by się przydało go jakoś pokonać. Tylko, że ja mu coś biję? Ja go biję chyba, tak. A, pokonam już go. Proszę bardzo. Bez żadnego problemu, dokładnie tak. No i w tej strefie silniejsze są Skylandery powietrza. No ja nie mam powietrza. No i cóż, nic nie zdziałam. Okej, nie będę życia, bo i tak mam full. A tutaj mamy jakąś rzecz. Ciekawe, czy da mi to zdobędę. Jeżeli przygodowo pokonam wszystkie potwory, ale raczej nie. A w ogóle jak je pokonać? Wiem, jak je pokonam. Haha, i co myśleliście, że. Ciekawe, czy ja mogę tym lataniem w ogóle przelecieć, na przykład jakieś są takie przypaście, wiecie? Ciekawe, czy ja mogę dzięki temu lataniu przelecieć tym to coś. Wow, jeżeli tak, to czemu tego nie robiłem? Mogę tu lecieć? Nie, tutaj na przykład z mapy wylecieć nie mogę. Aha, okej, w takim razie jak to by wziąłeś jeszcze, powiedzcie mi? No za bardzo nie wiem na razie. Wow, to wybucha, to wybucha. Okej, czyli tam to chyba trzeba na razie zostawić, bo nie wiem jak to zdobyć. I okej, tu mam takie przejście, wszędzie coś wybucha i takie tam. Okej, dobrze, to już powiedzmy, że to przebiegłem. A chciałem tam wejść do środka, ale chyba się nie da. Okej, mniejsza z tym. I co? Ten duży daje nam strasznie dużo ekstra, tak mi się wydaje. No, chyba tak, może być. Wow, o, proszę bardzo, otworzyło się, pięknie, czyli w ta... A to jest ten, ta super moc jakiegoś Skylandera, dokładnie tak, no przecież. Okej, to jak w takim razie tam oczywiście wracam, żeby mieć, bo teraz to sobie aj, nie trafiłem. Okej, nieważne, nie czas. Oj, no czemu ja na to wpadłem? Dobrze, już powoli dochodzę. Mam 11 sekund, ale na czas, popatrzcie, jak fajnie. I udało mi się. I zdobyłem klejnot duszy dla jakiegoś... Dla Vadenado. Wow, fajnie. Czy chcesz zapoznać z Vadenado? Okej, zapoznajmy się z Vadenado. Nie no, wiadomo, fajny Skylander, jak w sumie każdy. Ma jakąś swoją unikalną moc, no tak. Ale cóż, dobrze. I lecimy dalej, zdobyłem sobie ten krajnot duszy, pięknie. I co, tutaj po prawej byłem na dole, czyli idziemy tutaj na górę. Dokładnie tak, i już zaczynamy się wspinać. Czy ja się wyrobię, bo sam nie wiem. Ale mi się... Za szybki jestem, byłem za szybki i uderzyło mnie to. No jak żeby inaczej, taka szybkość Spyro. Nie możesz się z niczym mierzyć. O, popatrzcie, jestem już na samym szczycie. Ale fajnie, jest Jin. Znaczy nie Jin, tylko ten taki wiecie, ten mały ludzi, kto rzuca obronę taką. Ale tam już, pokonalny. Ło, są mali i jest duży. Są mali, dwóch duży. Co tu się dzieje? Ekspleci, dużo ekspa. Tak, okej, coś tu mam w ogóle jeszcze? Nie za bardzo. Okej, w takim razie sobie pokonajmy. Jest, a jeszcze żyje. Myślę. O, już pokonany, wezmę sobie życie. Arbuzik, pięknie, uciekamy. Dobrze, teraz. Od tyłu go! I ciosem! Strzelżą! Pięknie, pokonany kolejny potwór i tutaj jak... Wow, to jeszcze nie koniec! To jeszcze nie koniec, nawet dżiny zmają! Dżin jest! Dobrze. Jak tych dżinów pokonać, bo ja nie wiem. Aha, tak zwyczajnie. Aha, czyli strzelnik mam, w nich mam po prostu, dobrze. Pokonany, wow!
A myślałem, że kolejny idą, ale to były tylko te kolce tak z góry wystawały. Okej. I chyba już będzie zdobyte. Tak. I proszę bardzo, wykonaliśmy misję Twierdza Burzy i zdobyłem całkiem sporo rzeczy, tylko że nie wykonałem żadnego... Nie zdobyłem żadnej czapki, no właśnie. I tutaj wszystkie... Aha, no bo czapki pewnie były pochowane w tych miejscach, gdzie nie ma Skylanderów. Okej, a więc w takim razie dobrze. I wykonana kolejna misja, czwarty rozdział, pięknie. No i co, fajnie, cieszę się. Znaczy no, cieszę się, że jestem dalej, cieszę się, że mam bliżej do końca. Nie cieszę się, że mam bliżej do końca. Znakomicie, młody mistrzu portalu. Odzyskując wieczne źródło powietrza, wezwałeś mnie, Eona, tu do ruin. To miejsce przepełnia silna magia. Dzięki jej mocy wieczne źródła mogą się połączyć ze starożytną maszynerią wyspy i w ten sposób odtworzyć osnowę światła. Uważaj. Co? Patrz, Lordzie Kaosie. Znaleźli wieczne źródło powietrza. Widzę, że znaleźli wieczne źródło powietrza, głupcze! Patrz, kto im towarzyszy! Eon! Jak to możliwe? Przecież go zabiłem! Bum! Trach! I po sprawie! Patrz na niego! Przynajmniej nie ma swojego ciała. Tak! Najwyraźniej ktoś mu pomaga! Ale kto? Jakie są ich zamiary? Cóż, nie jestem ekspertem, ale to musi być kolejny mistrz portalu. Prawdopodobnie odbudowują osnowę światła. Co? Nie możemy na to pozwolić! Odszukaj pozostałe wieczne źródła! Nieważne, gdzie się znajdują! Znajdź je! Wieczne źródło powietrza połączyło się z osnową! Wspaniale! Och, na razie wszystko układa się wprost znakomicie! Teraz potrzebuję czasu, żeby obmyślić kolejny krok! Może zajrzysz do portu? Wydaje mi się, że panuje w nim spore zamieszanie! Okej, mamy odwiedzić port, teraz nasza misja. Ale co mi się podoba w tej grze, że za każdą wykonaną misję coś tutaj się nowego dzieje. No jak sami widzicie, odbudowujemy to. Okej, jakiś nowy gość tutaj stoi, pogadajmy. Na razie nic nie mam, ale zajrzyj do mnie później. Aha, okej. Mam 707 hej, kasy. Uważaj, gdzie celujesz! Spokojnie, tak naprawdę nic mi nie możesz zrobić. A te motylki mogę zbierać? Czuję, że masz skrzydlaty szafir. To szczęśliwy klejnot. Może tańczyć z większą mocą za mniej sztuk złota. Szczęśliwa zabawa. Więcej skrzydlatych szafirów w tym radosnym miejscu. 10 tajnych miejsc do znalezienia. Skrzydlate szafiry lubią mówić witaj, kiedy spotkają wróżkę. Im więcej razy to mówią, tym mniej złota potrzebuje od Skylandera do tańca radości. Aha, proszę bardzo, takie klejnotowe, rubinowe jakieś tam motyle, które są tutaj gdzieś ukryte. Okej, okay, tutaj? Nie. Aha, no to w takim razie, a zobaczmy sobie, pogadajmy z nią jeszcze. Tak. I mam 2% zniżki! Jacie, naprawdę! W sumie 2% to daje mi tutaj aż 80 monet zniżki, to w sumie nie jest tak źle. Ale 2%, serio? Wydali z 5 chociaż, no w sumie zawsze 2. Okej, okay. W takim razie ja muszę się udać do tego portu, ale to zrobimy już w następnym odcinku. I tylko tutaj sobie jeszcze zobaczę, czy mogę jakiegoś motylka znaleźć. Wow, tam na dole będę mógł pójść. Aha, fajnie. Okej, okay, tutaj w sumie dużo kasy. No nie, no spadła mi moneta na dół. Tutaj można dużo kasy właśnie nazbierać sobie na takim bieganiu. Czasami są takie miejsca, jak tutaj było ostatnio, o tutaj, gdzie było takie... Co musiałem zniszczyć 3 żywiołami postaci, dużo kasy mi wyleciało. Tylko to już taki kamień tylko tutaj został. Okej, okay, w takim razie dobrze, ja się teraz z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!